Witajcie. Witajcie, witajcie. Witajcie, witajcie. Jesteśmy w Tyńcu. Zobaczcie, jak tu pięknie. No i co? Dzisiaj robimy zakończenie sezonu pontonowego. Pogoda się jeszcze udała i trzeba z tego korzystać, nie? Nie wiadomo, co będzie za tydzień, za dwa. Więc dzisiaj zrobimy sobie zakończenie. No wiadomo, coś tam jeszcze popływamy. Zobaczcie, co Marcinek kupił. No, z grubej rury. Od razu. Tak, jest to 13,5. 13,5. 18 bądź 15. Lub 15. Czyli uśredniając jest to 15. 15 w dwusuwie. Także będzie się działo. Na razie na 9 śrubie. Już 11 idzie od pana Chińczyka. Tak. Śruba zamówiona, ale dzisiaj pływamy jeszcze w oryginale. Taka była, nie? 36 idzie. No. Także rozkładamy się. Jeszcze ma dojechać kolega Grzesiek z Tarnowa. Dość kawałeczek drogi ma. Na razie się nie odzywał. Także nie wiem, czy przyjedzie, ale jeszcze wczoraj chyba miał przyjechać. Zobaczymy, jeżeli będzie, także spoko. A jeżeli nie, to pozdrawiam cię, Grzesiek. Dobra, rozkładamy się, nie? No, pontoniki prawie gotowe. Tylko wrzucić. Grzesiu jedzie do nas. Będzie tutaj lada moment, także będzie nas trzech. Być może jeszcze Darek dołączy ze swoim Suzuczkiem. Zobaczymy. Zapniemy go na hol. Zapniemy go na hol, no właśnie. Jeszcze raz taką prędkość. Tak, tak. Dobra, działamy. Pogoda się taka piękna zrobiła. Ja mam 4 bluzy ze sobą. Kalesony. Ale to może się przyda, nie? Przy takich prędkościach. Zobaczymy. Jest trzeci pontonik i kolega Grzesiek. Cześć, tam. Także. Będzie się działo. Będzie się działo. Koliberek 360. I również Yamaha Storm 13,5 2T. No to dzisiaj co? Ja mam najsłabszą jednostkę. I co ja mam zrobić z tym fantem? Dostaniesz fory. Dostanę fory, nie? Jestem na Marcina sprzęcie. Tak sobie mruczy 13,5 w dwusuwie. To już nie jest trabancik, powiem wam. Tu mi podjeżdża pod Warburga. Przepłynę tam kawałeczek i dam mu troszkę więcej gazu. Tu jest na razie zakaz wytwarzania fali. A spoko, wyciszył matę, znaczy tą czapę. Powiem wam, że jest spoko. Jakąś fajną taką matę kupił. Możecie tam w komentarzu napisać, to wam odpiszę, jaką kupił, bo jakąś podwójną kupił. Najpierw jakaś taka mała, cienka i później na to jeszcze jedna. Też cienka, ale no co, damy mu. Nie? O skurwysyn. Coś. Ja pierdzielę. To ogień. Wow. No, spoko. Żwawszy od mojej 9.9. Od F12. Cholerę. Zresztą nie ma się co dziwić, bo na starcie już ten 9.8 dwusuwie jest taki po prostu żywszy. O nie, jest, jest, fajnie. O kurde. Zaraz mi czapkę zmieje. Fajnie. I mówię, że cicho jest. No, ta mata robi robotę.
właśnie Marcin wpadł na taki pomysł. Tam dalej popłyniemy, weźmiemy decybelomierz i sprawdzimy. Mój silnik, jego silnik i kolegi Grześka, bo on ma taki sam silnik jak Marcin, tylko bez wyciszenia. Także wszystkie trzy sprawdzimy, jak to będzie. Także jak jesteście ciekawi, to zostańcie, oglądajcie. Ogólnie zamykamy dziś sezon, płyniemy pod Wawel. Także może się coś tam wydarzyć. Jeszcze będziemy opijać ponton i silnik. Ponton już był opijany źle, bo przebił go. Silniczek dzisiaj normalnie opijamy, także będzie dobrze. No i jesteśmy na wodzie. Powiem wam, że się dzieje teraz. Naprawdę, ale mi fale robią. Ło, kurna. Ktoś tu pływa. No to tak jak teraz, dobra? Czekaj. 3, 4. No i tak mi odsadzają trzynastki. Ale trzymam się za nimi. Zobaczcie. Mój kochany silniczek. Dramat. To było skrajnie niebezpieczne. Mamy 45 minut do śluzy, także oblejemy dzisiaj. Silnik nowy i jeszcze pontonik. Spryska go porządnie, będzie służył. Prawda? 0,25 mówię. Mamy super stolik, super miejscówka. Elegancko. Oblewanie silnika. Cisza. I nastała cisza. Czy się jak Sylwestra, kurczę, trochę. No nie? No musi to być, to musi być zrobione, bo... Czyli? Może. Ktoś... Yeah, brawo! No mój też można, pewnie. Dobra, jeszcze ponton. No. Dobra, starczy tego. Jest. Odbiera. Albo wyjdziesz, czy mam odebrać? Czekaj, to odbierzesz od niego? Odbierz. Jesteś. No i teraz. No i to jest to. No. Tak, teraz jest ochrzczone, nic się nie powinno dziać, a wtedy. Wtedy tak, no. Opiliśmy, ale nie ochrzciliśmy. No i jest różnica, no. Sami widzicie różnicę. Było opite, ale nie ochrzczone i kurwa dziura i pawęż załatwiona w jeden dzień. Ale wszystko jest zrobione i teraz już będzie dobrze. Lej. No i potem ci opowiem. No. Ja się też może skuszę na kółeczka. I zobaczę jak na tym slipie tam będzie się schodzić. Ja wczoraj byłem, to było spoko. Tylko nie, za wąsko, nie? Troszkę za wąsko. No, no właśnie to też mnie... Zrobi się szerzej. Ale ktoś dobrze zrobił, że go zrobił, nie? No, no. A to nie wy? Nie, to nie, nie. My. A to myślałem, że własne inicjatywy. To nie my. To ktoś jeszcze tam... tak jest. No, brać sobie. To dobra, to dzięki. To zdrowie. No i za nowe znajomości. Powiedzmy, że zakończenie. I zakończenie sezonu. Tak jest. Nie wiem, czy się da do dna, bo to jest bez zero niedobry. nie jest zły. To jest na pewno zero? To smak jest podobny, nie? Mm-hmm. No.
Nie, dobrze jest. No i znowu najlepiej smakuje nad Wisłą. No, dokładnie. Ty, ja mam już śrubę. Już mnie chwyciło. I idę do domu. Ty, patrzcie się, kosa. Normalna, prawdziwa kosa. O kurde, ja ją tu odłożę oczywiście. To tylko na potrzeby filmu. Ale patrzcie się, bo wielu takich kos nie zna w ogóle. Jak nawet zna, to nie umie mi się, wiesz, obsługiwać. Szampanik zrobiony. Ochrzczony silnik ponton. Marcin wyciera. A płyniemy. Mamy 20 minut do śluzy, więc spokojnie sobie popłyniemy. Prześluzujemy się i jedziemy. Lecimy pod Wawel. Już tam ktoś jest. To w sumie tak na styk my zdążyli, nie? No i wypływamy. Tadkus. Ale narobił fal. Ja pierdzielę. Co on ma tam za silnik? Pontoniki stoją. Tu będzie kawa. Tu będzie kawusia. Mini pizza. O, tutaj nasi byli. A nie, to twoje. No widzisz. Ja idę w teren. Też fajna miejscówka. Zobaczę, co tutaj. No, wyjście kiepskie trochę. Niby schodki, ale tam chyba je zalało i zobaczymy, dokąd ta ścieżka prowadzi. Jak zauważyliście, to ja zawsze idę gdzieś, muszę zbadać teren. No, pakujemy się. Kaweczka wypita. Kawusia. Tak jest. I co? Patrzcie się, jakie piękne czarnule. Jedna. No, silniczki, druga. Silniczki super. Trzecia. Oj, nie spadniesz? Nie. No i co? Jeszcze gdzie sprawdzimy te głośności? Tak, żebyście dotrwali do końca filmu, bo będzie jeszcze porównywanie głośności. Ten jest niewyciszony. Nie, ten wyciszony jest, tylko że jest inaczej. Aha, inaczej, tak? No. Czyli wszystkie będą wyciszone. Tak. No to będzie najciszej, tylko zobaczymy, ile decybeli wyrzuci nam na tym. No to by pasowało w jakieś jeszcze lepsze miejsce znaleźć. I tego. No, na wodzie najlepiej, nie? Chcieliśmy pozdrowić pana, który sprzedał silnik Marcinowi. Tak. Jest naprawdę... Damian, dzięki, kurczę, bo silnik jest super, sprawuje się super, zresztą dzwoniłem do ciebie wczoraj i sam wiesz, co ci powiedziałem, także no jestem zadowolony, bo ciężko teraz trafić, żeby ktoś był tak uczciwy i sprzedał ci tak, no uczciwie zachowany sprzęt, nie, nic nie zniszczony, wszystko tak jak mówiłeś, tak było. Co prawda była mała wpadka z tą kontrolką wody, ale to za niskie zanurzenie. No, zdarza się. No. Ja też mogę polecić mojego sprzedawcę. Powiedzmy 80. Przy tym, nie? A z tej odległości? No właśnie. No 70 parę. 70 parę. Ale tu przy tym, przy rączce miałeś, tak gdzieś, nie? No tam, 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 ja mam już nie siła. To chyba nie po polskiemu. No i mamy Wawel.
tutaj to się dzieje, powiem wam, zawsze. Jak w Wenecji, kurde. Coś pięknego. Ale wymiatają na tym kole, ja pierdzielę. I z tego co widzę, to są trochę do góry nogami. Później ich to tak, oj ja. Nie no, to jest hardcore. Balonik idzie w górę. No dzisiaj jest nawet przejrzyście, ładna pogoda, to... Nie, ale to jest hardcore. Czuję kebaba, bez kitu. O kurde, ale fajna łajba. Coś pięknego. Muzyczka, dyskoteka. Silnik to chyba 60 koni. No. No jest, tutaj cały czas się coś dzieje, coś pływa. Wenecja. Chłopaki też podziwiają. Ciekawe, czy czuli kebaba. Gdzieś tam musi być. Być może tam. A jak się tak niuchnie, to tak się chce. O, ten tutaj duży stateczek. Patrzcie, ile tu ludzi. Tutaj to się dzieje. Ten jest chyba jednym z większych, co tutaj pływa. Wycieczkowców. My powolutku wracamy, bo jeszcze trzeba do kocyka. Po piweczko zero. Tam żonglują, może łapie kamerka. Cześć chłopaki, co słychać? O kurde, ale wyskoczył. A, tu się dzieje cały czas. Tu się dużo dzieje. Jest ich tu trochę. 8 osiłków, jedna kobieta. Krzyczy na nich. Sznela. No, zaliczyliśmy sklep. I co się okazało? Ale zasuwają. Pięknie. Naprawdę zasuwają. Zostało nam 20 minut do śluzowania. Kolejna o 16, tak. Także tutaj jak miniemy ten stateczek, musi być ogień na tłoki, bo jest naprawdę niebezpieczny już z czasem. No, powiem wam, jesteśmy na styk. To jest po prostu fart. 14:03. 20 minut. 20 minut, można powiedzieć, spod Wawelu. Farta mieliśmy jak fix. 3 po. Także jest dobrze, no ale cały czas na pełnym gazie. Dobrze, że nie było kajakarzy. Tam w jednym miejscu musieliśmy tylko zwolnić, a tak to było. Nie no, farcio. O, pierwszy raz jesteśmy tak blisko, ale tam woda napierdził hula. Ja. Masakra. Ledwo się tu trzymam, ale nie no, jest. A tam jedna bliżej drabinka, to już w ogóle koszmar. Ty, bo ja się nie utrzymam nic. Masakra. No, nie, tam woda, tam by się nie dało chyba stać, nie? Tak tą wodę. No. Naprawdę. A tam jest jeszcze jedna drabinka do trzymania. Może kiedyś spróbujemy. Ale jest potęga, naprawdę, no. Nieryzykowne.
Kolejna miejscóweczka. Ale przynajmniej nie wieje tu, nie? Okej. Laleczki stoją. Cacy, cacy. No i co? Czas na... Co my tu mamy w magicznym plecaku? Oj, co się tutaj dzieje? Jedno, drugie, trzecie. Ho, ho, tam nie chcę mówić, bo tam jeszcze jest. No, dla tych, co wytrwali do tej pory, siadamy na ponton we trzech. Z silniczkiem 13,5. Zobaczymy, co pokaże. Myślę, że tak, przepłyniemy ich, żeby im nie nawojować i... Nie lepiej było od razu i potem ten? Chyba, że... A, no, można! No, no też prawda. Ten, tak? No, no pójdź w dół normalnie. Trzymaj się, lepiej, bo to zobaczymy, co będzie. Herwie! Dobrze jest. Mówiłem, że będzie tak świetnie. Nawet spodziewaliśmy się mniej trochę, ale pięknie. No to on 38 będzie gdzieś, mi się wydaje, leciał normalnie. Powinien. Samemu, nie? Jak popłyniesz. Tak jest. No jesteśmy teraz na Marcina. O, skurwel, nie? Nacisnąłeś na ten. Już no wszystko. Aha, na linię, wiesz? Jasny gwint. Widziałeś 31. 31. Czyli tu u ciebie coś lepiej śmiga. Nie, no też miałeś 31. No dobrze, tylko że śrubę mam. Musisz go podpompować, Marcin. Będziemy skakać, uwaga! No pięknie! Te silniki się nie boją ciężaru! No. Jak widać, słabiutko! Z prądem było niby 17, ale... Ale ten... O, coś tam się bujnął. Połowa mniej, nie? Tamte trzy dychy robiły spokojnie. To było mocno. No. No stara się chłopok, ale... Ale słabo. To nie to. Pyta jest. Bardzo fajnie. Wcale nie tak głośno. Teraz spróbował na maksa samemu. Zobaczymy. Ja zobaczę teraz. Zobaczysz, jaka jest różnica, jak ja będę tak płynął. O! Tu była kolejna miejscóweczka. Ale już powolutku wracamy. Trzeba kończyć ten dzień, bo zaraz będzie półmrok. Także zbliżamy się już do końca. A przy okazji spotkałem kolejnego mojego widza. Także pozdrawiam cię. Jeżeli będziesz oglądał, to wiesz, o ciebie chodzi. No, powolutku kończymy zabawę. Sezon super zakończony, bez żadnych problemów. Także jest elegancko. Silniczki potestowane.
Także zwijamy się. Jest. Trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Hejka!